Cześć, witam was wszystkich serdecznie na naszym kanale. Tropikalnie jest fajnie. W dzisiejszym odcinku przytniemy sobie liście z naszej Waszyngtonii Robusty. Już wam mówię dlaczego. No bo chcemy się jeszcze troszeczkę ponapawać tym widokiem pnia Waszyngtonii. Teraz go w ogóle nie widać, a jak wiadomo, do budki będziemy i tak musieli te liście ściąć, więc tak sobie postanowiliśmy, że po prostu kilka liści jej teraz przytniemy i zobaczymy, jak będzie wyglądała właśnie z takim odkrytym pniem, no którego teraz w ogóle nie widać. Nim jeszcze przejdziemy do obcinania liści w Waszyngtonii, to zobaczcie, jakie wysokie porosły nam w tym roku miskanty, zebrinusy. No kurczę, myślę, że ze 2,30 mają spokojnie. A myślę, że powodem tego jest to, że właśnie walczyły sobie o światło tutaj z tym oto jegomościem, bananem Musa Basio, i rywalizowały o światło, dlatego też tak troszkę się powyciągały porosły. Ogólnie fajnie te trawy i dyskanty wyglądają razem z palmami. Podoba mi się ten efekt. Tutaj jest jeszcze rozplenica, a tu jest lisica na dole. I tak to, moi drodzy, wygląda. Ja szukam nożyc i będziemy jechać z tematem. Tak. Jeszcze ostatni luk w Waszyngtonie z liśćmi. To znaczy, za chwilę też będzie miała liście, tylko troszeczkę mniej. Chcę właśnie tutaj ten pieniek odsłonić. W ogóle go nie widać. Wiem, że taki efekt się niektórym podoba, aczkolwiek no, myśmy mieli taki efekt praktycznie przez cały sezon, więc trzeba coś zmienić. A tak na marginesie, tutaj już wykopki na całego. Sporo, a część kolokazji już została wykopana. Myślę, że jutro po prostu, jak będę miał czas, to coś postaram wam się ponagrywać, bo prawdopodobnie wykopiemy sobie jeszcze bananki. Bo ma być dość zimny poniedziałek, potem też może nie być czasu, a tych roślin jest naprawdę tyle, że to nie jest do ogarnięcia na jeden czy dwa dni, więc na spokojnie musimy sobie to rozłożyć w czasie. Dobra, już was teraz nie przynudzam, biorę sekatory, ustawiam kamerę, no i tniemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Waszyngtonia została przeze mnie opitolona, obcięta. Co mogę powiedzieć? Powiem wam tak. Mnie się zdecydowanie bardziej podoba taka z liśćmi w dół. Aczkolwiek no, chcieliśmy uzyskać ten pień, zobaczyć, jak on się prezentuje bez liści. No to prezentuje się w następujący sposób, jak widzicie tutaj. Obciąłem dość dużo liści, zaraz je policzę, ile tego wyszło. Natomiast tutaj zostało jeszcze liści 12, więc ja myślę, że około 20 liści w tym sezonie ta Waszyngtonia wypuściła. No i co wam jeszcze mogę powiedzieć, no to urosła niesamowicie, po prostu niesamowicie. Zaraz sobie zmierzymy dokładnie, ile ten pień teraz ma w tej chwili. Na początek przeliczę, ile obciąłem liści. To mamy raz, dwa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. No i tak jak mówiłem wcześniej, ona ma teraz 12 liści, więc łącznie mamy ile? 26. Z tego myślę, że przed zimowaniem w zeszłym roku zostało może 6, 5, może troszkę więcej. Także no, około 20 liści wypuściła od początku sezonu zimowego w zeszłym roku, bo wypuściła za 3 czy 4 liście w Northwoodzie. Więc to też jest ewenement. No Waszyngtonia to jest Waszyngtonia, no. Wszystko fajnie, tylko jakby jej jakoś spowolnić ten wzrost, no to byłaby bomba. Niemniej jednak dla mnie to i tak jest najładniejsza palma, jaką można mieć u siebie w ogrodzie. I wiem, że będzie mi to towarzyszyć przez dłuższy czas. Jak nie ta, to sobie kiedyś kupię inną. Zobaczymy, jak długo damy radę, tak długo będziemy ją w jakiś sposób zimować, w jakiś sposób
osłaniać. Zmierzę jeszcze teraz, ile ma pień i wam powiem, ile ta bestia nam przyrosła. Nie ty, o ciebie teraz nie chodzi, bo ty też dużo urosłaś. Moi drodzy, pnia w miejscu, gdzie wychodzą liście, czyli tutaj jest 148, no prawie 150 cm. Więc urosło nam 60 cm pnia, bo ona miała 90 pnia, czyli rośnie. Jak kupiliśmy ją, to wychodziły stąd liście, z tego miejsca. Przez 2 lata, 2 zimy u nas była. W 2021 roku w kwietniu została wsadzona, to teraz jest ponad, nieco ponad 2 lata i przyrosła tyle. No jest niesamowita, niesamowita palma. Także tak to wygląda. Napiszcie w komentarzu, czy wam się podoba taka ogolona, czy bardziej woleliście wersję z liśćmi. Dla mnie osobiście dużo ładniejsza jest jednak, jak te liście i tak opadają w dół. Jest taka po prostu bardziej, nie wiem, taka wielka się wydaje, duża, a teraz taka palma jak palma, nie? Nie robi już takiego wrażenia. Także no to tyle w dzisiejszym materiale. Tak jak mówiłem wcześniej, jutro postaram się coś ponagrywać z wykopków, które zaczęliśmy po lokazji i alokazji. Ale to nie obiecuję, mam nadzieję, że dam rady. I co? Słyszymy się i widzimy się w następnym filmie. Hej!